Dziękujemy i zapraszamy kolejne prelegentki. Pani Anna Guldynowicz i pani dr Agnieszka Marcewicz-Kuba podzielą się z nami wrażeniami i inspiracjami ze szkoły językowej w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii, gdzie spędziły 2 tygodnie ucząc się języka angielskiego. Przedstawiam na wykład pod tytułem Jak zorganizować lekcje języka w szkole? Inspiracje z Oxfordu. Dzień dobry, witam serdecznie. Z panią Anią porozmawiam, bo zabrała nam 10 minut. 20 minut musimy się wyrobić, także mam nadzieję, że dobrze. Drodzy państwo, to ja jestem tą panią od śrubek, o której była mowa, to ja. Nie ma z nami koleżanki, pani Beatka nam się pochorowała, także mam nadzieję, że my dwie damy radę zaprezentować wszystkim naszą prezentację w całości. Jak widać, tak, byłyśmy w Oxfordzie, byłyśmy na kursie języka angielskiego. Każda z nas trzech była na różnym poziomie znajomości tego języka. Co z tego wynikło? Przejdziemy. To my. Pani Beatki nie ma, można się zapoznać. Drodzy państwo, nasza prezentacja w głównej mierze składa się ze zdjęć, no bo powiem szczerze, no, słówka angielskie można. Podejrzewam, że wszyscy znają angielski, tak naprawdę w dzisiejszych czasach angielski to podstawa i nikt się nie pyta, czy ktoś zna angielski, tylko jaki język inny zna, tak? Zdjęcia zaprezentowane to jest autorstwo pani Agnieszki, która jest specem od zdjęć, także będzie dużo zdjęć, będzie co oglądać, naprawdę fachowo. Wszystkie selfie oczywiście mojego autorstwa. Oxford. Drodzy państwo, pierwszy raz w życiu byłam w Oxfordzie. Wrażenia kolosalne. Nie przepadam, jestem umysłem ścisłym i nie przepadam za architekturą, powiem szczerze, ale na mnie zrobiło bardzo, bardzo duże wrażenie samo miasto, architektura, zabytki, ludzie, atmosfera i tak dalej. I bardziej właśnie na tej atmosferze i integracji ja powiem. Byłyśmy w szkole języka angielskiego, poczytałam sobie też troszkę o tej szkole. Drodzy państwo, to nie jest tak jak w Polsce, że szkół językowych mamy mnóstwo różnych, różnistych. Szkoła Lake School of English w Oxfordzie jest to szkoła, która powstała pod koniec lat 70. Także już od jakiegoś czasu działa i ostatnio określono ją jako jedną z trzech najlepszych szkół języka angielskiego w Wielkiej Brytanii. Także trafiłyśmy dobrze, tak mi się wydaje. To, o czym chciałyśmy dzisiaj państwu powiedzieć. Po pierwsze, o samej szkole i organizacji zajęć, ponieważ różni się ona diametralnie od naszej polskiej rzeczywistości. Lekcje, czyli jakie są metody i techniki pracy. Jak wygląda informacja zwrotna. Oraz troszkę o integracji na lekcji, nie tylko. Tu można się domyślać, ale o tym spróbujemy później. Szkoła i organizacja zajęć. Coś nie działa. Jest. Tak wygląda część szkoły. To jest wejście może takie niepozorne, malutkie. Jednakże ten budynek, szkoła znajduje się na piętrze, jest to bardzo duży obszar. To jest wejście, przy wejściu oczywiście ja. To jest nasza rodzina. Drodzy państwo, przyjechaliśmy tam, mieszkałyśmy u rodzin angielskich. Także to już jest pierwszy plus tego, jak wygląda nauczanie języka w obcym kraju. W przypadku Wielkiej Brytanii oczywiście rozmawiam po angielsku. I powiem szczerze, że połowę tego, czego się nauczyłam, nauczyłam się w domu. W Oxfordzie, u naszej rodziny. Tak, może ja tutaj jedno słówko też dodam. Jako, że przez pierwsze 2 dni nie odezwałam się ani słowem, będąc w tej rodzinie, byłam tak przyblokowana. To po prawda. 2 dniach wypowiedziałam dopiero pierwsze słowo, poprosiłam o herbatę na śniadanie. I powiem państwu, że byłam z tego powodu naprawdę bardzo, bardzo dumna z siebie. Więc nauka języka angielskiego w miejscu, gdzie tego języka się faktycznie używa, na tą chwilę uważam, że jest bezcenna. 2 tygodnie takiego kursu odpowiada dla mnie mniej więcej rocznemu kursowi
w jakiejkolwiek szkole, w miejscu, gdzie tego języka się naprawdę nie używa. Pokażemy tutaj Państwu też metody, które są tam stosowane i które uważam, że fajnie by było, gdyby zostały przeniesione na ten nasz grunt. Nasza mama, bardzo sympatyczna. Drodzy Państwo, wbrew pozorom była świetna pogoda, jedzenia było naprawdę bardzo dużo, mama o nas bardzo dbała. Jednakże nasz dzień pracy, gdzie rano wychodziłyśmy do szkoły, może dzień szkolny, nie pracy, tak. Wychodziłyśmy rano do szkoły, wracałyśmy bardzo późnym wieczorem, a jednakże weekendy były dla nas, tak? Wieczorami zasiadali z nami rodzice, rozmawialiśmy, wspólnie odrabialiśmy prace domowe, to były. Także naprawdę zżyłyśmy się bardzo, można powiedzieć. Drodzy Państwo, sama szkoła. Na dzień dobry, pierwszego dnia, zawitałyśmy w poniedziałek w szkole. Zapoznaliśmy się tam z różnymi ludźmi, z różnych stron świata. Otrzymałyśmy taki segregatorek, Student Study Pack, w którym zebrane są wszystkie możliwe rzeczy, można powiedzieć, informacje, które przydadzą się takim studentom jak my. Począwszy od planu zajęć, po komunikację w mieście, gdzie warto co zjeść, co zobaczyć, gdzie można z kimś porozmawiać, poprzez już bardzo szczegółowe poziomy nauczania języka, techniki itd. itd. A taki segregator generalnie chodził z nami codziennie, korzystałyśmy z niego praktycznie non-stop, oprócz tego, że na końcu była mapa miasta. No później już nie było nam potrzebne. Więc bardzo fajna rzecz, żeby wszystko skupić w jednym miejscu. Tak wygląda plan szkoły, jak widać bardzo rozwinięta. Każda sala ma swój kolor, czyli nie idziemy na zajęcia do szóstki czy do dwunastki, tylko idziemy do sali różowej albo pomarańczowej. Sale wyglądały podobnie, jednakże akurat sala, w której ja się znalazłam, była to największa sala w szkole, ponieważ miałam najbardziej liczną grupę, jak się okazało. Bardzo fajny system, nauczyciele razem z uczniami, praktycznie razem rozmawiali na co dzień. Oczywiście udało nam się zrobić zdjęcia. Taki restroom, tak, gdzie mogliśmy wszyscy na przerwach znaleźć się w jednym miejscu, porozmawiać sobie z innymi studentami, odpocząć, pograć na pianinie, też był tam jakiś jeden graj, który nam przygrywał na dłuższych przerwach. Mnóstwo tablic, zdjęć, instrukcji, oczywiście wszystko po angielsku. Aniu, jeszcze chwilkę. Też doskonałym pomysłem uważam jest zorganizowanie biblioteki, gdzie nie ma pani bibliotekarki czy pana bibliotekarza, tylko są książki, jest zeszyt, który się po prostu wpisuje. Są książki dedykowane odpowiednim poziomom nauczania. Można sobie podejść, czy to jest kryminał, czy to jest jakaś książeczka dla dzieci, wypożyczyć, wpisać datę, wpisać imię, nazwisko. Czas jest nieograniczony, chodzi tylko o to, żeby to zwrócić. Uważam, że pomysł jest doskonały i warty przeniesienia na nasz grunt. Nie zatrudniamy dodatkowej osoby. Kuchnia może mniej ważna dla niektórych, ja uważam, że genialna. Oczywiście sama obsługa, lodówki, kawy, tutaj jak widać pełny asortyment. Z fajnymi tekstami, również po angielsku oczywiście, więc każdy samodzielnie mógł robić tak naprawdę, nie być głodnym, to dzisiaj było, że uczeń nie może być głodny, tak, żeby był efektywny. No głodne nie chodziłyśmy, tak, trzeba przyznać. Więc takie, to jest ta biblioteka, o której mówiła Agnieszka, czyli są książki, można podejść w każdej chwili, wziąć, a wypożyczyć sobie samemu. No, o Wi-Fi nie będę mówić, bo to jest taki standard. Nie, jeszcze może o organizacji zajęć. Pierwsze zajęcia trwają 1,5 godziny. Jest? To ja powiem na przykładzie swoim. Byłam studentką taką nietypową trochę, ponieważ, drodzy Państwo, nigdy w życiu nie uczyłam się języka angielskiego. Skończyłam liceum w klasie niemieckiej. Nie miałam nigdy styczności z językiem angielskim tak naprawdę w swojej pracy zawodowej. Na studiach również byłam w grupie niemieckiej. Pracowałam trochę poza branżą edukacyjną, w końcu znalazłam się w szkole i jak to często bywa, zostałam rzucona na głęboką wodę przez
No, ponad 11 lat spędziłam w jednym pokoju z native speakerem języka angielskiego. No, rzecz jasna, no musiałam się z nim jakoś dogadać, tak? Więc jak widać, przykład taki, iż tylko mówiąc też można coś zyskać. Przyjeżdżając na ten kurs, byłam świadoma tego, że byłam bardzo ciekawa, gdzie trafię do grupy. Jako że z gramatyką jestem na bakier, no bo nigdy się jej nie uczyłam, do testu kompetencji językowych, który jest na wstępie, podchodziłam, byłam strasznie zestresowana. Test dla wszystkich studentów był to test pisemny. Mój 100 słów był, 100 ćwiczeń, wszędzie, no bo zadań, wszędzie. Tak. 100 zadań do zrobienia, pisemne. Potem pisemne oczywiście dałam sobie spokój, wiedziałam, że będzie tragedia. Ale się okazało, że jest też egzamin ustny, więc tutaj przeszalałam strasznie. Pani była zdziwiona. Musiałam wytłumaczyć swoją sytuację, jak to jest, że tak świetnie rozmawiam, prawda, tutaj tak kiepsko poszło. I drodzy Państwo, wylądowałam w grupie, która była podzielona na dwie. Co to znaczy? Że połowę zajęć miałam ściśle tylko i wyłącznie gramatykę. Byłam w grupie na poziomie B1. A w drugiej grupie, już na komunikacji, drugą część dnia spędzałam z grupą na poziomie C1. Także bardzo fajna technika. No nie wszyscy są na tym samym poziomie, bądźmy szczerzy, tak? Nie odwrotnie. O, Mieszki było odwrotnie. Bardzo dobra sprawa, nie wszyscy są rzucani na jeden poziom, bo byłam ciekawa, gdzie mnie włożą. No do B2 bym się nie nadała. To jest moja grupa, jak Państwo widzą, tu jest moje nazwisko. Nikogo z Polski. To był strzał w dziesiątkę. U Agnieszki niestety tak nie było, a to powiesz, bo to jest też, sądzę, bardzo ważne. Drodzy Państwo, polskiego nie używałam od godziny 9, no z przerwą na lunch, do godziny 16. W ogóle. No coś chciałam, musiałam sobie radzić, tak? Także non-stop po angielsku to jest po prostu rewelacja. Jak widać, miałam grupę, no, to jest grupa najbardziej liczna z różnych stron świata, różna kultura, różne podejście tych studentów, różny wiek, co ważne. Nauczyłam się, oprócz angielskiego, nauczyłam się bardzo dużo właśnie o samych studentach, o ich kulturze, wykształceniu, o świecie. Dużo rozmawialiśmy na temat edukacji w różnych państwach na świecie. Także to, sądzę, była bardzo fajna nauczycielka, Elena. Rewelacja. Wszyscy mi jej zazdrościli. No, była najlepsza. Bardzo sympatyczna kobieta. To jest plan lekcji. Tak wygląda. Byłyśmy na kursie intensywnym, jak widać, Intensive General Course, i mieliśmy lekcję 9:15. I jak widać, te na początku godziny są dłuższe te lekcje, tak? Czym później, tym krócej. To, co mi się najbardziej podobało, to, drodzy Państwo, lunch. Kto by nie chciał na godzinę wyjść z pracy, żeby się najeść? Bądźmy szczerzy. No i jeszcze tu jest fajnie. W piątek o 14 było się wolne. Co nie znaczy, żeśmy się nie uczyły, tak? Agnieszka, ja myślę, że to jest ten czas, kiedy możesz powiedzieć o swojej grupie angielskiego. Ja trafiłam tak, że były 4 osoby, 5 osób, które były z Polski, w tym były 3 dziewczyny, które, nie wiem, postawiły sobie za punkt honoru, że się nie nauczył tego angielskiego i rozmawiały po polsku. Na pytania, dlaczego to robią, nie potrafiły, nie znalazły odpowiedzi, natomiast mniej więcej w trakcie jednej godziny lekcyjnej one były upominane kilka razy. Proszę nie mówić w języku polskim, proszę nie mówić w języku ojczystym. Fantastyczną rzeczą jest też to, że prowadzący zajęcia potrafiła w pewnym momencie tak przemieszać osoby, żeby nie trafiały z jednego i mówiące jednym językiem do tej samej pary na przykład. Cała edukacja, cały ten proces nauczania polega na tym, że pracujemy w parach, pracujemy w grupach, praktycznie indywidualnie nie ma zajęć, nie ma co robić indywidualnie. Rozwiązuje się jedynie testy indywidualnie, ewentualnie jeżeli jest pytanie face to face, to wtedy faktycznie odpowiadamy. Natomiast cały proces jest postawiony na to, że
pracujemy w parach, pracujemy w grupach. Jeżeli energia w grupie spada, robi się różne takie, to się u nas nazywa zajęcia śródlekcyjne. Ja, jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, ja może w przerwie, bo teraz troszeczkę nie ma na to czasu, mogę albo ewentualnie podesłać Państwu kilka takich inspiracji, co można zrobić z taką grupą czy dzieciaków, czy osób dorosłych. Ja jako osoba dorosła naprawdę doskonale się bawiłam. Angażujemy język, angażujemy ciało, angażujemy mózg, jeszcze angażujemy, że się rozruszamy. 3 minuty wystarczą, żeby podnieść na tyle energię grupy, że ona znowu zaczyna pracować tak jak na początku. Ale to zapraszam Państwa. Nie będziemy robić teraz 3 minut przerwy, drodzy Państwo, nie będziemy skakać po języku, nie mamy czasu, chociaż to było w planie. Moja grupa, jak Państwo widzą, nawet to wiekowo się różnią. Co fajne, na tym szkoleniu byli zarówno studenci, uczniowie, jak i nauczyciele w jednej grupie. Tak? Także miałam do czynienia i z nauczycielkami z innych państw, i z uczniami. Techniki pracy, o których Agnieszka już wspomniała. No wiadomo, że na ten proces nauki języka obcego wpływają różne czynniki. Oprócz tego, że byłyśmy na lekcjach, dużo czasu spędzałyśmy poza szkołą, ucząc się języka angielskiego oczywiście. Inaczej się nie da. Tak jest. Wróćcie jeszcze do tamtego slajdu. To zdjęcie, które Państwo widzicie po lewej stronie, to jest kościół. Po prawej stronie to jest kościół, organizacja w kościele. Agnieszka jest typem fit, ja wprost przeciwnie. Drodzy Państwo, biorąc pod uwagę kuchnię, jaką nam ona serwowała i to, jak co jadłyśmy na lunche, dziennie robiłyśmy około 15 km. 2 dni pierwsze były ciężkie, potem już się przyzwyczaiłam, ale powiem tak, dobrze karmią w Anglii, bardzo dobrze, szczególnie rodziny. Grupa, to jest nasza koleżanka Beatka w jednej z podczas lekcji. Jak Państwo widzą, sale są tak, niewielkie sale, dlatego że są też niewielkie grupy. Tutaj mamy krzesełeczka, zawsze w kółeczku, prawda? Wszyscy razem widzimy, że jest jakaś tutaj faza lekcji, gdzie pracujemy w grupie. O, a to ja. Zmieniliśmy salę tutaj. Mieliśmy bardzo dużą salę przy stoliczkach, żeśmy siedzieli. Także tutaj jest na lekcji. Tutaj jeszcze Beatka. Emiraty Arabskie. Ciężko zrozumieć tych chłopców było, ale bardzo sympatycznie. Nauczycielka, bardzo sympatyczna dziewczyna z Hiszpanii, ze szkoły podstawowej. O, tu Agnieszka. Tak, bo oprócz tego, że siedzieliśmy na krzesłach, to mogliśmy też korzystać z przestrzeni, która była dostępna. Jeżeli ktoś miał ochotę siadać na podłodze, nie było absolutnie żadnego problemu. Jeżeli ktoś miał ochotę sobie chodzić po sali, absolutnie żadnego problemu. Oczywiście pierwsze zajęcia to jest przejście na ty. Wydaje mi się, że zdecydowanie to rozluźnia atmosferę. Powoduje, że otoczenie, w którym się znajdujemy, nagle staje się bardziej przyjazne, nagle staje się bardziej dla nas. Drodzy Państwo, krótki wykład, że mamy oczywiście wzrokowców i słuchowców. Ja akurat zaliczam się do wzrokowców, więc dużo mi dało przy nauce języka angielskiego ilość materiałów, które dostawałam. One były kolorowe, a było tego dosyć sporo, intensywny kurs. Więc dla mnie wzrokowca było to idealne, tak? Materiału bardzo dużo przywiozłam, a przekazałam też niektórym nauczycielom, żeby mogli skorzystać. Słuchowca. Ale jeszcze wejdę ci kilka słów. W całej szkole, właściwie wszędzie, na korytarzach, w salach, na drzwiach są informacje. Są różne scenki przedstawione, są słówka do zapamiętania. Też wydaje mi się, że jest to bardzo cenne, że bombardujemy tych uczących się informacjami. Naprawdę mimochodem zapamiętuje się pewne sekwencje, pewne zdania, które się pojawiają, jeżeli codziennie na nie patrzymy. No piosenki to już wiadomo. Tak. Nagrania, piosenki, listening, tak? A to jakieś ćwiczenie. Tak, różne typy zadań oczywiście, zróżnicowane bardzo. Nie opieramy się na jednym typie zadań, tylko są jakieś wycinanki, wyklejanki. Wydaje się to śmieszne na pierwszy rzut oka dla osób dorosłych, natomiast powiem Państwu, że jest to wciągające i twórcze. To Agnieszka na pierwszym planie. To jest moja lekcja. Drodzy Państwo, w 2 tygodnie przerobiłam wszystkie czasy języka angielskiego.
jestem z tego dumna. Oprócz oczywiście zajęć w sali mamy wciąż możliwość korzystania z platformy internetowej, której szkoła udostępnia wszystkim swoim studentom. Świetna sprawa. No w dobie internetu i możliwości narzędzi internetowych bardzo fajna rzecz. Mamy w szkole podobną platformę, z której korzystają językowcy, więc no polecam serdecznie, jeżeli Państwo w szkole nie macie takiego narzędzia, polecam, ponieważ nie tylko na lekcjach i w szkole można na tym pracować, ale poprzez zabawę, poprzez grafikę, a mogą uczniowie też w domu się bawić, a dzięki temu się uczyć. Aniu, jeszcze na sekundkę. Tutaj na tablicy chciałam Państwu pokazać, że uważam, że doskonałym pomysłem jest podział takiej tablicy i robienie słowniczka na lekcji. Wszystkie nowe słówka są zapisywane z jednej strony. To, co nam znika po stronie lewej, po prawej słówka zostają. Jest to też do zapamiętywania, tym bardziej, że można robić zdjęcia. Dzieciaki też mogą robić, teraz nie ma dzieci, które nie mają aparatów w telefonie. Więc dzieciaki robią zdjęcia, my też robiliśmy zdjęcia dokładnie tego słownika, żeby nic nie umknęło. Informacja zwrotna. Bardzo ważna. Bardzo ważna, ponieważ my uczymy się, ale czy wiemy, czy po co się uczymy, znaczy, czy dobrze, żebyśmy się już nauczyli, czy jeszcze nie, nad czym warto porozmawiać, nad co warto poprawić. Wypisałam 5 rzeczy, które moim zdaniem najbardziej informacje zwrotne nam przekazywały techniki, możliwości. Co tydzień w piątek był test. To nie jest tak, że siadamy, piszemy test, a potem nauczyciel zabiera, siedzi w weekendy, sprawdza na czerwono, zaznacza nie. Robiliśmy testy, no u mnie to było za 3 godziny, taki test, a potem resztę dnia spędzaliśmy na sprawdzaniu wspólnie tego wszystkiego, co tam żeśmy napisali. Poprawialiśmy wspólnie błędy, było tłumaczone, dlaczego to jest źle, a więc taki test co tydzień, aż tak nawyk weszło, że w piątki mamy testy i tylko tym się zajmujemy, czyli sprawdzamy to, co przez tydzień zostało przekazane nam do wiadomości. Prace domowe jak najbardziej tak, chociaż ja nie miałam aż tak dużo jak Agnieszka. Ta Agnieszka przesiadywała sobie wieczorami i miała pracę domową. Platforma internetowa, o której mówiłam, także były zadawane zadania do domu na tej platformie. Tabelka gwiazdkowa, o tym to Beatka miała tabelkę gwiazdkową, nie, prawda? Tabelka gwiazdkowa, coś takiego? Nie. Powiem Państwu, to były dane treści, które w danym tygodniu były realizowane i na zasadzie gwiazdek. 1, 2, 3, 4. Każdy musiał określić, na jakim poziomie opanował dany materiał. Czyli sprawdzamy sami siebie i to jest informacja zwrotna dla nauczyciela, na co on jeszcze musi zwrócić uwagę, ewentualnie na co my musimy zwrócić większą uwagę. I na tym się skupialiśmy, realizując nowy materiał. Tam, gdzie była jedna gwiazdka, powtarzaliśmy jeszcze to, co było do zrobienia. Bardzo proste narzędzie, uważam, że doskonałe do zastosowania. Mówiące i nam, jako uczniom, i nauczycielom, gdzie mamy problem, co sprawiało nam trudność i dlaczego. I rozmowa o tym. Tam w następnym punkcie jest informacja ustna, czyli do tej tabelki informacja ustna. Dlaczego tak się zadziało, że nie opanowaliśmy danego materiału? Dokładnie. A moja Elena stosowała bardzo fajną technikę, która bardzo mi się podobała. Czyli za prawidłową wykonaną pracę domową albo najmniejszą ilość punktów otrzymaliśmy od niej ciastka. Dlatego chodziłyśmy do niej. Kolega Silva, on był z Belgii, bardzo sympatyczny chłopak, był mistrzem po prostu w otrzymywaniu ciastek. W moim przypadku na szczęście dużo błędów robiłam, inaczej bym inaczej wyglądała. Ale drodzy Państwo, też fajna metoda, prawda? Dodam, że Elena piekła sama te ciastka. To jest przykład tego testu, który dostawaliśmy w piątku do zrobienia. To ja podczas pracy domowej, jednej z niewielu, Agnieszka mnie przyłapała w ogrodzie, bo to są fantastyczne warunki do pracy. To jest, drodzy Państwo, pierwsza strona tytułowa, strona główna tej platformy internetowej, na której szkoła pracuje. Także też warto, będzie podana, więc i zostało mi pewnie bardzo mało czasu.
emigracji bardzo szybko. Drodzy Państwo, oczywiście większość zdjęć nie nadaje się do publicznej wiadomości, więc nie mogłabym wszystkiego pokazać, drodzy Państwo, ale na przykład szkoła zapewnia integrację. Oczywiście integracja na lekcji to jest podstawa. Jeżeli kogoś nie lubimy, nie będziemy z nim pracować, taka jest prawda. Lub nasza współpraca będzie ograniczona. Szkoła zapewniła nam integrację praktycznie codziennie. Dlaczego? Dlatego, że codziennie były jakieś eventy. Czy to była wycieczka po Oxfordzie z nauczycielem, który nam uchylał w tajemnicy danego miasta Oxford, a czy był to nightclub powyżej 18 roku życia lub poniżej, też takie były spotkania, a czy można było pójść na fitness, czy do pubu, czy pograć w piłkę, tak. Różne cuda, więc codziennie wieczorem mieliśmy zapewnione atrakcje, podczas których oczywiście rozmawialiśmy po angielsku. Z nauczycielami. Tak jest. Tutaj koleżanki poszły na punting, prawda, przy sokach wieczorne spotkanie w pubie. Nie no, fajnie było. Uwielbiam to miejsce, drodzy Państwo, zawsze lunchtime było na miejscu, gdzieś taki duży skwer tam jest, niestety nie codziennie, gdzie są różne kuchnie świata. Różne kuchnie świata, można było tam chińszczyznę zjeść, czy jakieś tam tajskie rzeczy, niemieckie. Nas zachwyciła oczywiście kuchnia polska, gdzie facet nie mówił po polsku, prawda? Jubas sprzedawał i bigos. I pierogi. Dwa tygodnie, drodzy Państwo, ale w weekend zaproponowano nam wycieczkę do Londynu. Oczywiście ze zwiedzaniem Londynu poszłyśmy na całość, żeśmy sobie odpuściły, pojechałyśmy do Cambridge. Same na własną rękę, kolejna technika, nauczanie w praktyce, tak? Czyli pociąg, autobus, prawda, te sprawy. Dałyśmy radę. Nie zgubiłyśmy. Tak, dałyśmy radę, nie zgubiłyśmy się też w Londynie, zwiedziłyśmy same Londyn. Cambridge, także też polecam samowolkę, nie tylko z pilotem, autokarze i tak, drodzy Państwo. Mówienie. Czy na ulicy, czy w domu, czy w szkole, na pewno warto. Nieoficjalnie przelecę. Drodzy Państwo, Oxford to jest raj dla miłośników Harry'ego Pottera, o czym ja nie wiedziałam. Głupio się przyznać. Moje dziecko mnie uświadomiło wraz z fanką Harry'ego Pottera, gdzie jestem, więc powiem tylko króciutko, że w Oxfordzie większość scen nagrano tego filmu. Części, tak? Nie wiedziałam. Później miałam pamiątkę. Na każdym kroku sklepy, gdzie można kupić pamiątki związane z tym filmem. I oczywiście raj dla miłośników architektury. Po prostu przecudna, tak jak wspomniałam na samym początku, przecudna. Jak szlifować zdobytą wiedzę? Kilka punktów będą Państwo mieli w prezentacji. To, co proponuje szkoła, w której żeśmy były. Co robić, żeby nie stracić tego, co się nauczyliśmy, tak, do tej pory. Najważniejsze, talk to yourself in English, myślę. Mam w domu piątki po angielsku. Dziecko katuje w piątki. Dzisiaj już ma z głowy chyba. I to my, drodzy Państwo, oczywiście ze zdobytymi certyfikatami, myślę, że warto. I powiem tak od siebie, jako nauczyciel myślę, że zrobiłam dużo dla siebie, rozwinęłam się na pewno, poznałam różną inną kulturę, poznałam mnóstwo ludzi, z którymi mam kontakt. Dla naszych dzieci myślę, że też fajna sprawa, bo tam można też wysłać dzieci ze szkoły, tak? Można grupy uczniów wysłać, można swoje rodzone wysłać. I nie ma z tym problemu. Jak widać, nie ucząc się angielskiego, można zdobyć certyfikat B1 po dwóch tygodniach, więc warto. Oczywiście dziękuję Basi, że nas wciągnęła w ten projekt. Jeżeli bym mogła, pojechałabym raz jeszcze na pewno i na dłużej. No i z mojej strony tyle chyba. Bardzo dziękujemy.